Chwa naszą Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, a Wam, bracia i siostry, pokój Boży. Myślę, że dziękujemy Panu Bogu, że mamy tę sposobną chwilę i ten czas, który darował nam dzięki łasce, dlatego że Chrystus Pan przyszedł na ten świat, aby okazać nam swoją miłość i swoją łaskę. Tak często o tym zapominamy, właśnie o czym Marek wczoraj mówił na wieczornym nabożeństwie, o tej wielkiej Bożej miłości. Gdzieś ten obraz diabeł wykrzywia w naszym życiu i myślimy, że Bóg jest srogi, czyha tylko może na nasze potknięcia, aby nas ukarać. Nie, On jest pełen łaski i dobroci. I dzisiejszego poranku chce Tobie okazać łaskę i mi chce okazać łaskę i swoją miłość i chce przez mocą swojego Świętego Ducha działać w Twoim moim życiu. No ale jest ten warunek, czy nasze serce otworzymy na Jego działanie. Nasze myśli są drzwiami naszego serca. Jeżeli będziemy myśleć o tym, co słuchamy tutaj na tym miejscu, o Słowie Bożym, o Bożych rzeczach, w ten czas On będzie mógł działać w Twoim i w moim sercu. Dzisiejszego poranku chciałem czytać Boże Słowo. Zacznę czytać z Ewangelii Marka, z 12 rozdziału, 41 wersetu i niżej. Myślę, że znane jest to słowo, ale ku przypomnieniu, chociaż nie będę dzisiaj mówił o finansach, ale o czymś innym. A usiadłszy naprzeciw skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy wrzucało dużo. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta z tego, ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Nie będę mówił o finansach, bo to Bóg jest bogaty. I często my Go prosimy o finanse, żeby nas wspomógł finansowo. Ale chciałem dzisiaj powiedzieć o czymś innym. O czym, co jest w naszym życiu najcenniejsze. Co możemy dać dla Boga. Co w Twoim życiu jest najcenniejsze. Gdy Pan Jezus mu przyszedł, gdy ten młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa, on mówił, że żebym sprzedał wszystko, co ma. Ale nie dlatego, że chodziło o to bogactwo, ale chodziło o ten problem, który on miał w sercu swoim. Bo to wszystko, co jest, to w sercu. Gdy czytamy w 23 rozdziale przypowieści Salomona, jest zapisane takie słowo. To jest 26 werset. I tam jest to największa cenność w moim i w Twoim życiu, to jest, co jest napisane tutaj. Synu mój, daj mi serce, daj mi swoje serce, a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. To, co najcenniejsze, to jest serce. Jakże trudno nam oddać serce dla Jezusa Chrystusa całkowicie i w pełni. Gdy czytamy o tej wdowie, ona dała przykład, mówi, że chociaż dała wszystko, co miała. To, co najcenniejsze na swoje utrzymanie. A my często tak, jak ci bogacze, dajemy troszeczkę ze swojego serca dla naszego Pana, to, co nam zbywa, to, co na coś może inne rzeczy, które w naszym życiu mają miejsce, tam w naszym sercu często jest, choć wiemy, że pierwszy powinien być Jezus Chrystus i najważniejszy powinien być Jezus Chrystus. A jak jest, często wiemy, że Jezus Chrystus, czy ten czas, który dla Niego poświęcamy, czy te myśli, które ku Niemu kierujemy, gdzieś są później na którymś dalszym planie. Że rzeczy inne są często ważniejsze w naszym życiu niż Jezus Chrystus. To wypływa z serca. Zresztą sam Pan Jezus mówi, że to z serca wypływają i te rzeczy, te złe i niewłaściwe, ale też i dobre rzeczy, jeżeli one są w naszym sercu, w tym skarbcu, jeżeli je gromadzimy, te Boże rzeczy, to one wypływają. W 4 rozdziale, też przypowieści Salomona, Salomon pisze takie rzeczy, 23 werset. Czujniej niż wszystkiego innego szczerze swego serca, bo z niego tryska źródło życia. W dwóch aspektach, i fizycznym, i duchowym. Fizycznym, gdyby serce przestaje bić, człowiek umiera. Tam jest źródło życia. Ale i duchowo, jeżeli serce jest martwe, to i człowiek jest martwy, chociaż może chodzi, może żyje na tym świecie, ale jest martwy. Dlatego ważną rzeczą jest, aby strzec swojego serca jako chrześcijanie. Jako to, że Bóg dał nam to mięsiste serce. I czy możemy uczynić je na nowo kamiennym? Możemy. Możemy uczynić
na nowo kamiennym sercem, jeżeli Bóg ożywił, a my idziemy inną drogą, jeżeli chodzimy niewłaściwymi drogami, jeżeli grzech jest w naszym życiu, jeżeli nie postępujemy, nie chcemy chodzić Bożymi drogami, to serce zaczyna być coraz twardsze i twardsze i w pewnym momencie znowu staje się jak kamień. I znowu staje. Czy Bóg może ożywić? Ja tego nie wiem. Ale dlatego też Słowo Boże mówi, że czujniej niż wszystkiego innego. My jesteśmy ubezpieczeni, zamykamy domy, zamykamy samochody, czy zamykamy i strzeżemy w tych wszystkich rzeczy czujnie, żeby nam nikt nie ukradł, a często o tym najważniejszym, co jest w naszym życiu, o sercu, z którego tryska źródło życia, które jest to najważniejsze. Gdzieś o nim zapominamy i gdzieś pozwalamy, aby ono było nieczułe, abyśmy nie czuwali, aby pewne rzeczy wkradały się tam do naszego życia, do naszego serca. Dlatego chcę was dzisiejszego poranku zachęcić, abyśmy z jednej strony badali przed obliczem Bożym swoje serce, doświadczali swoje serce, a jeżeli są pewne rzeczy, które są niewłaściwe, aby jak najszybciej usunąć. Bo gorzki korzeń, który zaczyna rosnąć, często to rośnie właśnie w sercu. I przezeń kala się wielu ludzi i przezeń chrześcijanie umierają, przezeń odchodzą od Boga. W wielu przypadkach, i wy słyszeliście, dobrze ludzie zastartowali, dobrze wszystko było pięknie, wspaniale i w pewnym momencie coś się stało, coś z sercem się stało i człowiek powoli, powoli i w pewnym momencie już go nie było pośród nas, wśród braci i sióstr wierzących. Bo zatwardził swoje serce. Dlatego za przykładem tej wdowy, myślę też i dzisiejszego poranku, jeżeli nie oddałeś swojego serca całkowicie Bogu, jeżeli jest wiele innych rzeczy ważniejszych w twoim życiu niż Jezus Chrystus, to dobrze by było zmienić tą sytuację, zmienić priorytety w twoim i moim życiu, aby Chrystus Pan był najważniejszy, bo często powtarzam te słowa, które Pan Jezus mówi. Cóż człowiekowi z tego, choćby cały świat pozyskał? Cóż ci z tego, że będziesz miał wszystko? Cóż ci z tego, jeśli stratę poniesiesz, jeśli twoja dusza będzie stracić swoją duszę? Cóż dasz w zamian za duszę swoją? Te bogactwa, to wszystko, te uciechy, te rozkosze tego świata szybko, szybko wszystko przemija. Szybko. A wieczność jest wiecznością. Dlatego, jeżeli nie oddałeś swojego serca całkowicie, jeżeli jeszcze jest tak wiele innych rzeczy, tak jak ten bogaty młodzieniec, on przestrzegał przykazań Bożych. Wszystkich. Nie wiem, czy, bo w jednej z Ewangelii jest i miłuj bliźniego swojego jak siebie samego. A on mówi, że tego wszystkiego przestrzegam od młodości swojej. A jednak nie oddał serca tego, co najważniejsze. To, co w sercu zostało i poszedł swoją drogą, smutny. I tak w naszym życiu często jako chrześcijan jest, że gdzieś zostawiamy sobie pewne rzeczy w naszym życiu. Nie oddajemy do końca serca Jezusowi. I w pewnym momencie te rzeczy, które tam zostały, one tak narastają, narastają. I w pewnym momencie coraz mniej ciaśniej jest dla Jezusa. Coraz mniej miejsca jest dla Jezusa w sercu. A i w pewnym momencie stajemy się tak, jak ci zborownicy w Laodycei. Jezus jest, ale gdzieś za drzwiami naszego życia. Jezus jest, gdy Go potrzebujemy. A gdy Go nie potrzebujemy, w ogóle się o Niego nie pytamy, w ogóle z Nim nie rozmawiamy. Ale On chce, bo jest Bogiem zazdrosnym. On chce pełni mojego i Twojego serca. Dlatego dzisiejszego poranku chcę Ciebie i mnie i siebie zachęcić, abyśmy sprawdzili swoje serce. Zresztą psalmista w 139 psalmie mówi te słowa. Panie, badaj mnie. Panie, doświadcz mnie. Sprawdź, czy nie idę drogą zagłady, a sprowadź moje nogi na drogę odwieczną. Sprawdź. Niech to uczyni Duch Święty. Niech On sprawdzi. Niech i On Tobie objawi. Tobie pokaże, jak jest Twój stan. A jeżeli Twoje serce gdzieś daleko, to rób wszystko. Dołóż starań. Wołaj do Jezusa, aby to się zmieniło, aby On Tobie pomógł, aby całe serce należało do Niego. Myślę, że to jest błogosławiony stan
człowieka wierzącego, chrześcijanina, gdy całe serce należy do Jezusa, gdy całe serce jest Jego własnością, gdy On w całym sercu króluje. On, mówię, nie potrzebuje wielu rzeczy, które nam się wydaje, że takie są w naszym życiu cenne. On chce tylko jedną rzecz. Serce Twoje, serce moje, aby było w Jego własnością, aby On w nim panował i aby On był pierwszy. Dlatego też dzisiejszego poranku, gdy staniemy do modlitwy jeszcze, jeżeli Twoje serce może nie należy do Jezusa, a może gdzieś wiele innych rzeczy jest, które przysłaniają Jezusa. Ty sam wiesz, ile czasu poświęcasz na społeczność. Czy może to jest tylko niedziela, gdy przypominasz sobie o Jezusie? A może jest to tylko jakieś problemy, gdy przychodzą do Twojego życia, w ten czas przypominasz sobie o Jezusie, że ktoś Tobie może pomóc. A tak na co dzień nie pamiętasz o Nim. Tak na co dzień nie rozmyślasz o Nim. To znaczy, że Twoje serce tak w pełni nie należy do Niego. To możesz to zmienić. To możesz to zmienić. A gdy serce będzie w pełni należeć, chyba to jest najlepszy i najwspanialszy stan chrześcijanina, gdy serce w pełni należy do Jezusa. I On je kieruje, gdzie On chce i jak chce. Tak jak serce króla jest w ręku Pana, tak myślę, że Bóg chce. Zresztą jesteśmy tym królewskim kapłaństwem i On chce, żeby nasze serce również było w Jego dłoni, aby On je kierował gdzie chce i jak chce. Nie bój się, On nie poprowadzi cię tam, gdzie ty nie chcesz. Dał tobie wolną wolę, wyposaży cię najpierw, a później ciebie pośle. My często tak się boimy na wyrost wielu rzeczy, ale Bóg nie jest taki. On ciebie i mnie kocha, ale chce, aby twoje i moje serce należało do Niego całe. Amen.